Wiesz co? Nudno trochę. Nie uważasz? No w sumie masz rację, Mandziu. Puszczają jedno i to samo w kółko. Zróbmy coś ze sobą. Od kilku dni siedzimy tutaj jak debile. Wyjdźmy z domu! Zaraz. Pamiętasz, jak szliśmy jakoś miesiąc temu ulicą Grechową i widzieliśmy tą reklamę tego nowego pubu tam? Może się tam wybierzemy, co? No czemu nie? I tak nie mam nic lepszego do roboty. Czekaj, może też wyciągniemy Multiego, co? Ciocia ciągle tam narzeka, że nie wychodzi z domu. Spoko, dzwoń! Daj na głośno mówiący. Halo? Multi? O, siema, blo. No witaj, Multiczku. Chcieliśmy cię razem z Mandziem zabrać do pubu. To nic, że jesteś niepełnoletni. No, ty też. Trudno. Idziesz? No okej, okay. A Rezim może i z nami? Właśnie sobie gadaliśmy, a ty nam przerwałeś. Jesteś z Rezim? Tak. No to fajnie. To za godzinkę przy tym nowym barze tam na Grechowej, okej? No spoko, będziemy. No widzisz, Mandziu. Tak właśnie miałem wakacje. Jak nigdzie nie wyjeżdżasz, to jest nudno. Na tym też polegają wakacje. Żeby się ponudzić i polenić. No może masz rację. Cześć, gimbusy! O, cześć! Jednak przyszliście, ale 30 minut spóźnienia? Ale my się przecież nie spóźniliśmy. Mówiłeś, że za pół godziny mamy tu być. Ale Multi... Blow mówił, że za godzinę, a nie za pół. Nieprawda. A, faktycznie, już pamiętam. What? Spoko. Multi, spokojnie, to tylko światło zgasło. Blow, to nie tylko światło zgasło. Nie słyszałeś tego? Czego? Tego wybuchu, jeśli to tak można nazwać. Proszę zachować spokój. Musisz sprawdzić, co się stało. Pójdziemy z panem. Oh fuck, co to jest? Faktycznie, co to do kurwy jebane jest? Spokojnie. Spokój. Wszyscy się uspokójcie. To jest... No sam nie wiem, ale to jest cała naelektryzowane. Z czego można wywnioskować, że pewnie cały prąd. Już w kilku domach wybiło prąd, tutaj też. Nawet nie próbujcie tego dotykać, to was zabije od razu. Ale... Jeśli nic z tym nie zrobimy, to coś pochłonie tak dużo mocy, że zabierze prąd całemu miastu. O ile później nie kraju, a nawet światu, to pole będzie miało taką siłę, że nie przeżyjemy w tym mieście za długo. Wyjdźcie stąd wszyscy, przecież trzeba to jakoś zabezpieczyć. Tylko jak? Nie mam pojęcia, na razie nikt tu nie może wchodzić. Wy wszyscy też wyjdźcie.